Hej, cześć i czuwaj! W mojej części filmiku chciałabym Wam zaprezentować, jak zrobić od takiego małego, słodkiego bałwanka. Jest on bardzo prosty i szybki do zrobienia, także zapraszam do oglądania. Do zrobienia takiego bałwanka będzie nam potrzebna biała skarpeta, paczka ryżu, w rogu pokaże się zaraz materiały potrzebne na udekorowanie, nożyczki, marker permanentny oraz sznurek. Na początku do zrobienia bałwanka będziemy musieli odciąć kawałek, który będzie robił nam za czapkę. Niestety ja uciąłam trochę za krótki. Fajnie by było, gdybyście mieli dłuższą skarpetę, niestety tylko taką posiadałam w domu. Przez to miałam troszkę większy problem ze związaniem czapki, chociaż udało mi się to zrobić. Tak na razie prezentuje się nasza czapeczka. Teraz odcinamy sznurek, który nam został. W kolejnym kroku będziemy korzystać z tej drugiej części skarpety. Na początku bierzemy paczkę ryżu, obcinamy róg jej i będziemy teraz przysypywać ten ryż właśnie do tej skarpety. Po przesypaniu ryżu teraz będę wiązać górę sznureczkiem. Trzeba to zrobić bardzo dobrze, żeby ryż się nie wysypał. Owijam drugi raz tak dla pewności, żeby mocniej się trzymało. I mocno zawiązuję. Teraz odcinam te sznureczki, co mi zostały odstające. Powinna powstać nam taka sakiewka. Teraz za pomocą sznurka zrobię jakby dwie kuleczki bałwanka. Zawiązuję dość mocno, żeby mi się nie rozwiązał. Odcinamy sznureczki, które nam tutaj ładnie wystają. I voilà! Tak wygląda właśnie nasz bałwanek w kształcie. Tak się prezentuje w pozycji stojącej. Za pomocą markera teraz podrasujemy naszą czapkę, żeby nie była taka nudna i biała, tylko taka lepsza i bardziej kolorowa. Właśnie maluję jakieś szlaczki za pomocą czerwonego markeru. Różową zrobiłam taką linię dookoła ściągacza skarpetki. I niebieskim zrobiłam takie kropeczki. Teraz przyszedł czas na nadanie wyrazu naszemu bałwankowi, na jego brzuszku oraz oczka. A następnie jego uśmiech wielki. Ani niczego takiego, co mogłoby imitować nos, więc postanowiłam sobie poradzić to z markerem i po prostu go namalowałam. Tak prezentuje się na razie nasz bałwanek. Niestety widać, że czapka jest na niego troszkę za mała w stosunku do jego odstających włosków, więc trzeba je przyciąć. Już nasz przystojny, idealny bałwanek może założyć swoją czapkę.
żeby nie było mu zimno, trzeba go jakoś ubrać. Więc załóżmy mu szalik. Wykonamy go ze wstążki, takiej właśnie, jakie mam na przykład tutaj przygotowanej fioletowej. Obcinam teraz tutaj rogi tej wstążki, takie, żeby były ułożone w ten sposób. Kiedy wstążkę mamy już obciętą, przekładamy przez szyję naszego bałwanka i ją ładnie zawiązujemy według oddania. I tak prezentuje się nasz gotowy bałwanek. Mam nadzieję, że spodobał Wam się mój filmik i sami będziecie chcieli takiego bałwanka zrobić. Zapraszam Was do wzięcia udziału w tej zabawie i do zobaczenia następnym razem!